Równo 20 lat temu został powołany w Radomiu Zarząd Transportu Miejskiego. Jego prawnym następcą jest obecnie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Gala z okazji 20-lecia MZDiK była okazją do podsumowania i przypomnienia historii MZDiK. Doszło wtedy do wielkich zmian, które nie zawaham się nazwać rewolucją, a ówcześni radni Rady Miejskiej oraz Zarząd Miasta powołali do życia Zarząd Transportu Miejskiego. Jego zadaniem było organizowanie w mieście transportu zbiorowego, natomiast miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacji powierzono rolę przewoźnika. Oddzielono po raz pierwszy w mieście zadania przewoźnika od organizatora. Wprowadzono również konkurencję. Zdrowa konkurencja między przewoźnikiem komunalnym a firmami prywatnymi to był jeden z celów, który przyświecał autorom tych zmian. Nie obyło się bez protestów, czasem nawet gwałtownych. Nie wszystkim podobały się nowe porządki. Z perspektywy czasu można jednak śmiało powiedzieć, że zmiany, które dokonały się 20 lat temu, były zmianami o znaczeniu historycznym. Byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które zdecydowało się na takie rozwiązanie. Radom stał się wzorem dla innych miast. Przyjeżdżali do nas również przedstawiciele Lublina, przedstawiciele Kielc, po to, żeby uzyskać informacje, jak tak naprawdę powinno tworzyć się i organizować rynek komunikacji miejskiej. Jesteśmy dzisiaj z tego bardzo dumni. Z okazji jubileuszu wręczono podziękowania dla zasłużonych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju radomskiej komunikacji miejskiej. Otrzymali je Bogusław Kacprzak, Grażyna Walkiewicz, Bogdan Lipa oraz Krzysztof Kowal. Wręczono także nagrody Przyjaciel Komunikacji. Otrzymali je prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, wicemarszałek województwa mazowieckiego Leszek Ruszczyk, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Adam Karolak, dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Leszek Lach, Adam Michalczewski, właściciel firmy ITS Michalczewski, dyrektor Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia Beata Drozdowska, dziennikarka radomskiej redakcji Radia Plus Elżbieta Werchoł oraz dziennikarz radomskiej redakcji Echa Dnia Tomasz Dybalski.